parę informacji na temat książek na stoisku. Jest między innymi książka Oni chodzili po wodzie Danego Steina, którą wydaliśmy w związku z organizacją tego obozu. Też jest książka Mary Woodward, która jest jedną z osób opisanych w książce Liardona, Generałowie Boży. Niesamowita kobieta. Jak przeczytałem jej biografię, to od razu postanowiłem, że muszę wydać jakąś jej książkę i manifestację tego postanowienia. Jest też kilka moich pozycji, jeśli byście chcieli sobie grzebnąć, to zapraszam. A jeśli ktoś chce się modlić, pogadać, może najpierw modlić, jeśli ktoś potrzebuje modlitwy o uzdrowienie czy o coś innego, to jestem teraz do waszej dyspozycji. Jak ktoś by chciał pogadać, to, to później. Dobra? Michał, jeszcze ogłoszenie parafialne. Nie, taki był kiedyś program 100 pytań do, że mogę zadać jedno pytanie. Jeszcze, myślę, że to będzie takie reprezentatywne, że wszystkim nam przychodzi do głowy. Napisałeś książkę, jak budować wiarę, parę innych książek, ale jakbyś nam chciał powiedzieć, zechciał powiedzieć w paru punktach, na czym jest zbudowane twoje życie z Bogiem. Jesteś w fajnym miejscu z Bogiem, Boża moc się przejawia, Boże dary się przejawiają w twoim życiu. Co się stało, co włączyłeś do swojego życia od tego momentu, o którym mówiłeś? Jakieś kilka punktów, które mogą nas zainspirować do naszym życiu. Znaczy, odpowiedź jest dosyć klasyczna. Czytajcie Biblię, módlcie się. Żeby jakoś to przedstawić, to powiem tak. Żeby budować wiarę, jest potrzebne kilka elementów, które potraktujemy poważnie, bo każdy z tych elementów możemy potraktować pobieżnie i wtedy to nie zadziała. To tak jak straszenie kogoś bez przekonania. Możesz to robić, ale nie wyjdzie. Tak samo jest z budowaniem wiary. Jeśli chcesz zbudować wiarę, to musisz to zrobić tak, jakby ci naprawdę zależało, że każdy z tych elementów chcesz zrobić możliwie najlepiej. Pierwsza rzecz, musimy być ludźmi Bożego Słowa. W zeszłym roku przebrnąłem 12 razy przez Nowy Testament i 2 razy przez Stary Testament. Dlaczego? Po to, żeby móc się pochwalić taką ilością? Nie. Dlatego, że wkurzył mnie David Hogan. David Hogan wkurzył mnie takim stwierdzeniem, że on co tydzień przesłuchuje na swoim iPadzie Nowy Testament. Każdego tygodnia. Wiecie, ile to jest razy? Ogarniam matematykę na poziomie podstawówki, więc wiem, że to jest 52 razy w roku. I pomyślałem sobie, facet, który brnie 52 razy w roku przez Nowy Testament, co chwila widzi uzdrowienia z nieuleczalnych chorób pod swoimi rękoma, wskrzeszenia umarłych w takiej ilości, że nigdy w historii świata nie było kogoś podobnego jak on. Widzi tak niesamowite cuda, że my możemy nawet oglądając ich sporo, to możemy po prostu być oszołomieni skalą tego, co się dzieje w życiu Davida Hogana tam w Meksyku. I pomyślałem sobie, jeśli on 52 razy brnie przez Nowy Testament w ciągu roku, to ja chcę to zrobić przynajmniej 12 razy. I postanowiłem, kiedy to skończyłem, że spróbuję sobie podwyższyć poprzeczkę, niekoniecznie jeśli chodzi o ilość, ale o jakość poznawania Biblii. Więc w tym roku mamy, który dzisiaj jest marca? 13 marca, więc ja jestem już drugi raz w tym roku w Starym Testamencie i przebrnąłem i trzeci raz w Nowym Testamencie. Także jeśli chcesz zbudować dom, nie postawisz go z 5 cegieł. Potrzebujesz dużo cegieł, żeby zbudować duży gmach. Potrzebujesz dużo Bożego Słowa w swoim życiu, jeśli chcesz mieć wielką wiarę. To jest jedna rzecz. Bądź człowiekiem Słowa, a Słowo wyhoduje w tobie wiarę. Druga rzecz, to musimy być ludźmi relacji osobowej. Bóg jest osobą, Bóg nie jest ideą, nie możemy do Niego podchodzić jak do zjawiska religijnego. Musimy zacząć Go traktować na poważnie, tak jak On chce być traktowany. Biblia mówi, że najważniejszym przykazaniem, jakie jest nam dane, jest to miłość względem Boga.
miłość, która ma przewyższać wszystkie rodzaje miłości, jakich człowiek może doświadczyć. Więc bywa, że jesteśmy kochani przez rodziców, kochamy rodziców, mamy przyjaciół, później, mój Boże, zdarzy się tak, że człowiek się zakocha w czymś tam, co na drodze stanie. Później jesteśmy rodzicami i też mamy kolejne poznanie tego, czym jest miłość, kiedy stajemy się rodzicami. Ale jeśli by zsumować wszystkie rodzaje miłości, jakich człowiek może doświadczyć w życiu, to nasza miłość względem Boga musi być większa niż suma wszystkich rodzajów miłości, jakie doświadczamy w ciągu naszego życia. Więc, aby na coś takiego się zdecydować, to jest naprawdę dużo większe wyzwanie niż przebrnąć 52 razy w roku Biblię. Bo musimy wejść w poziom takiej relacji osobowej, musimy nauczyć się kochać Boga, a jeśli chcemy zacząć Go kochać, musimy Go traktować jak osobę obecną w naszym życiu. Musimy nauczyć się Nim ekscytować, musimy nauczyć się o Nim marzyć, musimy nauczyć się przeżywać i celebrować Jego obecność w naszym życiu. Musimy nauczyć się Go kochać i okazywać Mu tą miłość. I to jest coś, co mieści się w kategoriach prawdziwego życia modlitewnego. Naprawdę umiesz się modlić wtedy, kiedy Bóg przestaje być dla Ciebie odległym wyobrażeniem, ale staje się najbliższą Ci osobą, najbardziej kochaną, najbardziej realną, bardziej realną od męża, żony, ojca, matki, dziecka. Jeśli Bóg jest dla Ciebie na pierwszym miejscu, to jest największy sukces, jaki w życiu możesz odnieść. Kolejna rzecz potrzebna przy budowaniu wiary to, że musimy nauczyć się uniżać. Musimy nauczyć się być ludźmi, którzy przywołują siebie do pokory, do uniżenia przed Bogiem i do tego, żeby być wrażliwymi na to, co On ma nam do powiedzenia i wrażliwymi też na innych ludzi. Bez takiego stałego przywoływania siebie do uniżenia, człowiek budujący swoją wiarę w którymś momencie może dojść do punktu arogancji czy odrealnienia, wskutek czego zaczynamy dryfować w niebezpieczne regiony, więc musimy też zadbać o taką naszą autentyczną wrażliwość, która przychodzi wraz z uniżeniem i właściwą oceną samego siebie. Oglądając najpotężniejsze Boże dzieło w swoim życiu, nie możemy zapomnieć o tym, że są to Boże dzieła, a nie nasze. Mimo, że to często my jesteśmy w centrum uwagi ze strony innych ludzi. No i to są takie, w punktach chciałeś, to kilka punktów powiedziałem, mógłbym jeszcze długo, ale... To nas inspiruje. Tak jak Ciebie kiedyś Hogan zainspirował, nas też to inspiruje. Co mówisz? No to popełnię bezinteresowną reklamę. Cały YouTube jest pełen różnych wersji Biblii do słuchania. Można sobie ściągać aplikacje do słuchania, do czytania Biblii. Możemy ją mieć na wszystkie możliwe sposoby. Niech Boże Słowo wypełni Twoje życie. Wiecie, ktoś, kto dojeżdża do pracy 15 minut samochodem, jeśli będzie słuchał Biblii 15 minut w tą stronę, a będzie z powrotem, to ma szansę przebrnąć kilka razy w roku przez całą Biblię. Wystarczy tylko dwa razy dziennie po 15 minut i to jest czas, w którym RMF FM może nie brzmieć w Twoim samochodzie, czy tudzież jakaś inna stacja radiowa. Daj Bogu chociażby ten czas, daj go mu regularnie, a zobaczysz, że to ma sens. Czytajmy, słuchajmy, myślmy o tym, co jest w Słowie. Bądźmy wykonawcami Słowa. Żyjmy Bożym Słowem, a zobaczymy, że żyjemy w czasach biblijnych. Okej, ktoś potrzebuje modlitwy, jestem do dyspozycji.